Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Zdalnego Eksperymentu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o fizyce kwantowej, a szczególnie skupimy się na tym, co to jest kot Schrödingera. Zapraszam. Fizyka kwantowa jest dość młodą dziedziną nauki, bo ma dopiero około 100 lat, ponieważ narodziła się na początku XX wieku. O czym w ogóle jest fizyka kwantowa? Fizyka kwantowa mówi o tym, jakie prawa rządzą w świecie kwantów, czyli w takim bardzo, bardzo, bardzo malutkim świecie. One są zupełnie inne niż w świecie makro, czyli takim na przykład jak nasz. Co na przykład może stać się w świecie takim mini kwantowym? Wyobraźmy sobie, że ta piłeczka jest cząstką. Takie cząstki mogą przetunelować. Co to znaczy? Można powiedzieć, że mogą przejść przez ścianę. Tam nie ma takich fizycznych ścian jak u nas, tam są ściany energetyczne. Czyli cząstka musi mieć wystarczającą ilość energii, aby przez tą ścianę przejść. Możemy to sobie przybliżyć do popcornu chociażby. Gotujemy popcorn w garnku. Kiedy ma on wystarczającą ilość energii, wyskakuje nam poza garnek. Tak mogą zrobić cząstki. Ale cząstki mogą też przetunelować. Co to znaczy? Otóż istnieje szansa, że jeśli, słuchajcie, wyobrażamy sobie, że to jest cząstka, tak? A to jest nasza ściana potencjału, będę uderzała tą piłeczką bardzo dużo razy w stół, to jest szansa, że w pewnym momencie ta piłeczka nie odbije się, a po prostu przejdzie mi na drugą stronę. W naszym świecie to jest niemożliwe, a w świecie kwantów jak najbardziej. Użyłam już kilka razy słowo prawdopodobieństwo, ponieważ właśnie fizyka kwantowa na tym prawdopodobieństwie się opiera. Mamy na przykład taką cząstkę. Taka cząstka jedna może być w kilku stanach jednocześnie. Co to znaczy? Otóż cząstka może być na przykład z 50% prawdopodobieństwem w tym miejscu, z 20% prawdopodobieństwem w tym miejscu, a z 30% prawdopodobieństwem w tym miejscu. Czyli jakby cząstka jest jednocześnie w trzech miejscach naraz. Jak to możliwe? Otóż to tylko jest możliwe w świecie kwantów. Ale kiedy dokonamy eksperymentu, dokładnie pomiaru, zmierzymy tą cząstkę, automatycznie te położenia znikają i jest 100% prawdopodobieństwo, że ona jest tylko i wyłącznie w tym miejscu. I to właśnie tłumaczy nam kot Schrödingera. Zróbmy sobie to doświadczenie, które wymyślił Schrödinger. Pamiętajmy, że ten eksperyment jest eksperymentem myślowym, czyli nie został fizycznie wykonany, tylko po prostu został wykonany w głowie. Jako, że nie mam pluszowego kota, a mam pluszowego psa, więc dzisiaj wyjątkowo to będzie pies Schrödingera. Mamy też pudełko. Otóż, co wymyślił Schrödinger, żeby wytłumaczyć nam to trudne zagadnienie? Powiedział, że weźmiemy sobie takie pudełko oraz kota. Wstawiamy tego kota do pudełka, w naszym wypadku, jak powiedziałam, psa. Wkładamy też do tego pudełka truciznę albo pierwiastek promieniotwórczy. Umieszczamy go tutaj w środku, powiedzmy, że to będzie naszym pierwiastkiem promieniotwórczym i oczywiście może się promieniotwórczo rozpadać. Nie wiemy, kiedy to nastąpi. Zamykamy pudełko. I jak powiedziałam, nie wiemy, kiedy pierwiastek się rozpadnie, czy nie wiemy, w którym momencie nasz ochotnik piesek zginie. W tym momencie pies w środku jest jednocześnie i żywy, i martwy. Nie wiemy, co się z nim stało. Kiedy dokonamy pomiaru, czyli otworzymy pudełko i sprawdzimy, czy nasz pies jest żywy, czy martwy, będziemy wiedzieli, w jakim stanie się znajduje. O, na szczęście nasz pies jest żywy. I tak właśnie zrobił Schrödinger. Na pewno często widzieliście memy w stylu pudełko po ciastkach i że te ciastka są ciastkami Schrödingera, ponieważ są jednocześnie i ciastkami, i przyrządami do szycia, dopóki nie otworzymy pudełka. I to właśnie opiera się na tym myślowym eksperymencie stworzonym przez Schrödingera na początku XX wieku. Przygotowałam jeszcze dla Was jedno wytłumaczenie czegoś związanego z fizyką kwantową, a dokładnie splątania kwantowego. Na pewno większość z Państwa kiedyś spotkała się z tą nazwą i zastanawialiście się, co tak właściwie to jest to splątanie kwantowe. Otóż dwie cząstki, kiedy są splątane, gdy wiemy informację o jednej z nich, wiemy również automatycznie informację o drugiej. Mogą być splątane dwie cząstki, 10 milion. Ale jak to prosto wytłumaczyć w codziennym życiu? Pomogą nam przy tym
skarpetki. Jak to wytłumaczyć na skarpetkach? Otóż skarpetki są takimi cząstkami spontanymi. Dlaczego? Ponieważ kiedy zdecyduję, że dzisiaj ta skarpetka będzie skarpetką prawą, to zakładam ją na prawą stopę, to automatycznie wiem informację o drugiej skarpetce. Wiem na pewno, że ta skarpetka ma na sobie psa, jest w paski, no bo to jest jej oczywiście para. I też wiem, że ta skarpetka jest lewą skarpetką. Tak właśnie może wytłumaczyć splątanie kwantowe na skarpetkach. To by było tyle w dzisiejszym odcinku zdalnego eksperymentu. Mam nadzieję, że fizyka kwantowa jest teraz dla Was troszeczkę jaśniejsza. Ale jeśli nie, nie przejmujcie się. Ponieważ jak powiedział Richard Feynman, który zajmował się właśnie fizyką kwantową, jeśli rozumiesz mechanikę kwantową, to tak naprawdę to jej nie rozumiesz. Do zobaczenia. Cześć.